prezentacje robić. Także połączę je z Łostowicami, zresztą zgodnie z podziałem na dzielnicę to będzie właściwe historycznie też, chociaż oczywiście umieścisko zahacza osiedco Emaus. A ja panie profesorze w radio słyszałam w poniedziałek po 23, jak pan mówił. Tak, natomiast siedzę, chęć i słuchanie będą tematem dzisiaj. I od razu zacznę od map. Proszę Państwa, Siewce są bardzo starą miejscowością. W 1280 roku po raz pierwszy wymieniono nazwę potoku Siewnica. Zapisywano do rozmaiczeń, wtedy z Henelic, ale niewątpliwie jest to stara polska nazwa. Od niej wywodziła się nazwa wsi. Ta wieś musiała już wtedy jakieś zaczątki istnieć, ale pierwsza wiadomość o wsi to jest rok 1440. Po prostu przedtem jakoś nie zachowały się odpowiednie dokumenty. Natomiast już wcześniej, w 1400 roku istniał, i to na pewno nie od krótkiego czasu, młyn siedlecki. No potem od XV wieku ustaliła się nazwa Tempelmühle, czyli młyn świątynny. Wyraźnie to jest powiedziane w jednym z dokumentów. Młyn świątynny, czyli siedlecki. No potem z tego narodził się Tempelmühl, co po wojnie spolszczono na krzyżowniki. Tak więc ten młyn siedlecki, młyn na potoku, być może zbudowany jeszcze przez Dominikanów, bo dla nich był przywilej, był właśnie w okolicach krzyżownika, nie w samych późniejszych Siewcach. Tutaj pokazuję sztych Willera z kroniki Kurkiego, z tego historycznego opisania miasta Gdańska. Ta kronika wyszła w 1687 roku w Gdańsku i w Amsterdamie w języku niemieckim. No było bez wiele kopii, sztychy są przepiękne. Na początku one były czarno-białe, ale potem także je kolorowano. To jest przykład właśnie takiego sztychu kolorowanego. Widzimy drogę. Być może jest to ta główna droga, czyli późniejsza ulica Kartuska. Widać także rurę, rurociąg, czy też może to nie jest rurociąg, tylko powidło dla koni. Konito dróg jest jednego pnia wypełnione wodą i człowiek tu przy nim stoi. Jest tak zwany słupek wodny. Już wtedy były wodociągi doprowadzające wodę z jeziora Jasień. Wprawdzie płynął potok bardzo wąski. Też tu widoczny chyba koło niego, tu. Ale jednocześnie były podziemne rury prowadzące tą wodę czystą, zdrową z tej dużej odległości. Szukałem najstarszej mapy, na jakiej byłyby Siewce. Oczywiście nie byłem w tym celu ani w archiwum, ani w Bibliotece Gdańskiej, gdzie są setki map można wybierać, tylko szukałem w internecie. Akurat tam znalazłem, to jest fragment mapy, która się znajduje w Sztokholmie, w Krigsarchivet, w archiwum wojennym. Z 1629 roku. U góry widzimy miasto Gdańsk. Są już ukończone fortyfikacje od zachodniej strony. To jest to wszystko. Natomiast to jest
dolina Potoku Siedleckiego. Jak widać, nawet na działki poprzeczne do głównej drogi pokrajano. Pokazano w sposób taki namacalny, bardzo wyraźny, że po bokach są wzgórza, to jest z jednej strony na prawo hełm, na lewo Suchanino. I widać też zaczątek hełmu tutaj, ta ulica, na której, chociaż z drugiej strony może to być także biskup Jakubka, ona wtedy łączyła się z hełmem. Hełm nazywano Nową Górką, a tę górkę biskupią. I tam były także domy. Więc można powiedzieć, że tam się zaczął hełm. Natomiast na mapie nie pokazano nic tu, gdzie jest Suchanino. Ale sądzę, że tu ten stawek może być właśnie na tym szczycie Suchanińskiej Góry. Następna mapa z 1711. Tu jest w drugą stronę, patrzymy, u góry jest zachód. I są numerami oznaczone rozmaite miejsca. Ja to przetłumaczyłem dla Państwa, jak to się nazywa. No więc widać znowu w środku wylot już z fortyfikacji tych późniejszych na Grodzisku i na Górze Biskupiej, Brama Majorów, to są nowe ogrody. Tę część tutaj do dzisiejszego wylotu Bema nazywano drugimi nowymi ogrodami. No i dalej zaczynały się Siedlce. Widać też na ogrodzie Emaus, to jest rok 1711, jak kiedyś pisałem, że nazwa Emaus pojawiła się w 1734, znaczy ja znalazłem taki zapis. To jest w kronikce Annałach Oliwskich, gdzie w czasie obrężenia działy się różne rzeczy. Wtedy wymieniono nazwę Emaus. Okazuje się, że już w 1711 ta miejscowość tak się nazywała, a proszę pamiętać, że z reguły tak jest, że nazwa pojawia się dużo wcześniej, a dopiero po jakimś czasie pojawia się zapis, czy na mapie, czy też w dokumentach. No widzą Państwo, z najbliższych, aha, jeszcze Suchanino jest tutaj, ze stawkiem do dzisiaj istniejącym. Hełm jest tutaj, tu jest ta biskupia Górka, jej przedłużenie hełm. Tutaj widać też wyraźnie biskupią dolinę. Nie ma tej nazwy zapisanej, ale ona już istniała po wojnie. Ona jeszcze przed wojną tak się nazywała. Ulica tam się pojawiła i nazywała się Bishop Stal, czyli biskupia dolina. No, przyszliśmy, zajęliśmy Gdańsk. W samym Gdańsku ja mówię, nie, ale to ja byłem jeszcze za młody, żeby to robić. W każdym razie, no tu w Gdańsku, w Śródmieściu, starano się na ogół, z wyjątkami oczywiście, zachować stare nazwy ulic. Natomiast poza granicami Śródmieścia panowała dowolność i każdy sobie robił, co chciał. Biskupia Dolina, przecież mamy ludową Polskę i nazywa się Stoczniowców dzisiaj. I tak giną. Już wtedy zaczęły ginąć stare nazwy, XVII-wieczna, a może nawet starsza nazwa, bo biskup, polski biskup, łocmawski, miał tę posiadłość już w XIII wieku i być może już wtedy zaczęto mówić, kiedy mówiono biskupia Górka, to mówiono także biskupia Dolina. Nie, to nieważne, Stoczniowcy, ważni są Stoczniowcy, ale czy aż tak, żeby wypierać stare nazwy? Stoczniowców można było w inny sposób uczyć. Ale to trwa do dziś. Ja dlatego to wymieniam. Wtedy były inne czasy, ale ten stosunek do starych nazw nadal jest bardzo żałosny. Widzą Państwo te nazwy, które warto mieć na uwadze. Winniki.
Jeszcze przed wojną ulica Zagopiańska nazywała się Weinbergstrasse, czyli ulica Winnicka. Winniki, Winnica. To była tak zwana stara Winnica, Winnica, bo nowa była na Chełmie. Przepraszam, między Chełmem a starymi Szkotami. Także dzisiaj mamy Zakopiańską w tym miejscu. Wielki Jar nazywał się tak jeszcze przed wojną. Niewielka mulda, chociaż po niemiecku to jest mulde, ale mulda dzisiaj to jest takie wybrzuszenie terenu, a tu chodziło o jar. To było znaczenie tego słowa. Jar, wąwóz, wielki jar. Tak się to nazwało do 1945 roku. Dzisiaj ulica Skarpowa troszkę nawiązuje do tych zboczy, ale to nie to samo. Mały jar, dzisiaj Wyczółkowskiego. Ta sama historia. Drogi prowadzące do Suchanina. Tu są jeszcze ciekawe, nieznane dziś nazwy. Góra Rodzynkowa na przykład. Wielki grunt to taki cały, to był szaniec jakiś tymczasowy wzniesiony. Wielki grunt, mały grunt. Także to są nazwy chwilowe. No mamy tam jeszcze górę Kruczą. Dzisiaj się ona nazywa Wronia, ale już przed wojną z tego kruka zrobiła się Wrona. Ale w 7 widać w początkach 18 wieku była to góra Krucza. Gdzie? No tam ulica Wronia, to dzisiaj jest takie stare domki, tam są zresztą, mówi się ciągle, rozebrane. No tutaj mamy kościół wszystkich aniołów bożych. Nie ma jeszcze Arii Zwycięstwa, która tu szła, ale jest góra gliniana i wyraźna glinianka. Jeśli Państwo chcą obejrzeć resztki, jak to dziś wygląda, to jest ulica Dantyszka i ten wielki taki dół, takie wyżłobienie, szerokie właściwie, wydaje się dzisiaj naturalne. To jest dawna glinianka. Przez całe wieki glinę tam kopano, robiono z niej cegły i budowano Gdańsk. Gdańsk pochodzi, budowany jest z cegieł z tej gliny. Zresztą cegielny mamy także tu koło kościoła wszystkich aniołów bożych. Ten kościół uległ zniszczeniu w czasie wojen napoleońskich. Proszę Państwa, dlaczego o nim mówię? Przecież to do Brzeszcza droga, to jest dzisiaj uważane to za Brzeszcz. Nie. To należało do Suchanina. To był teren Suchanina. Wielka Aleja poszła przez teren Suchanina. Od kościoła pochodzi dzisiejsza nazwa dzielnicy Aniołki. Bo to był kościół świętego Michała i wszystkich aniołów bożych. Nazywała się też od niego ulica Traugutta, tutaj tam do Świętej Studzienki, do Królewskiej Doliny. Ona się nazywa drogą Świętego Michała, ulica Świętego Michała, jeszcze przed wojną. Znowu ta sama historia. Traugut, który z Gdańskiem miał wspólnego, był na pewno bohaterem, pewnie to chodzi. Jest ważniejszy niż tradycje lokalne, niż Święty Michał nawet. No więc tak to wygląda. To są ciekawe, stare nazwy i warto je mieć w pamięci. 1711 rok. A Góra Cudów? Ja nie będę teraz opowiadał, może potem. Teraz tak, około 1770, ale raczej już po pierwszym rozbiorze, bo w pierwszym rozbiorze no, okolice Gdańska zajął Król Pruski, Fryderyk Wielki i Chełm rozbudował na miasto, tworzył takie miasto Chełm, zjednoczone królewskie miasto Chełm. Ono do niego włączono Siedlce, Stare Szkoty i Święty Wojciech. To była taka jakby aglomeracja czterech dzielnic, których
chciano zrobić miasto konkurencyjne, żeby oporny Gdańsk zdławić. Ta mapa wprawdzie niezbyt dokładna, ale pokazuje już stan zabudowy wtedy. W dalszym ciągu mamy tutaj Cyganki, czyli Suchanino. Mamy Siedlce, które tak schematycznie zaznaczano, że jest zabudowane. Tutaj jest Hełm wzdłuż tej głównej ulicy, którą też specjalnie, żeby podrażnić Gdańsk, nazwano ulicą Długą. Dzisiaj się nazywa Lubuska, jeszcze przed wojną się nazywa Długa Chełmska, Długa Sztolcemberska, bo Chełm to był Sztolcemberg. Tu tak przy okazji, w internecie krążą czasem takie nonsensy, obok słusznych rzeczy, że człowiek się śmieje. Ktoś sobie wymyślił w internecie, że to Sztolcemberg oznacza górę krzesełkowo, bo to Sztolc to miało oznaczać krzesełko. Sztolc to jest po prostu dumny, wyniosły. Sztolcemberg to jest wyniosła góra. Tłumaczenie spolszczenie na Chełm jest dobrym spolszczeniem, bo w głębi kraju tak takie dosyć strome wzgórza nazywano Chełm. Ale jak ktoś woli, Polacy do 1945 roku mówili Sztolcemberg. To była siedziba różnych rzemieślników, bo to należało na początku do biskupa i rzemieślnicy, którzy nie chcieli tutaj robić do całej kariery cechowej, a byli na tyle zdolni czy pracowici, żeby zasypywać wyrobami klientów, osiedlali się pod władzą biskupa, coś tam płacili. No, od początku, jeszcze przed rozbiorami, taka konkurencja lektańska. Ale to, co w czym się specjalizował Sztolcemberg, to były kafle, to była ceramika piecowa. I kafle sztolcemberskie były znane w całej Polsce i do dzisiaj stanowią cenne eksponaty w różnych muzeach. My mamy piece gdańskie, tak zwane, bardzo często właśnie z tych kafli tutejszych robione. Więc to są wszystko miejscowości ze starymi tradycjami. No mamy tutaj na końcu Emaus. Tutaj, no co jest? A tutaj jest Tempelburg. Aha, tu jest Emaus. Tu jest Tempelburg, czyli Krzyżowniki. Tu jest ujeździsko, o którym dziś nie będę mówił, ale warto przypomnieć, że to jest nazwa nieporozumienie nazewnicze, które się wydarzyło wybitnemu historykowi, profesorowi Kętrzyńskiemu. Oczywiście w jego czasach mogli to jakoś tak nazywać, może mieścisko, nie wiem, ale nie zauważył stary profesor, zresztą naprawdę świetny historyk, autor bardzo cennych prac, że istniała w języku, w ustach Polaków nazwa, którą pierwszy raz spotykamy w akcie lokacyjnym, w dokumencie lokacyjnym Oruni przy określaniu granic w 1338 roku. Mieścino, mieścin albo mieścino. I w XVI wieku, czyli tyle wieków później, w lustracjach, czyli inspekcjach takich polskich, mówiono Wowenberg albo Mieścino, czyli Mieścino. Bo Krzyżacy w 1340 latach nazwali to Wonenberg. Zresztą to ładna nazwa. Wonę to jest takie poetyckie słowo oznaczające miłość, czyli góra miłości. Nie wiem skąd to się wzięło, ale tak to nazwali Niemcy do ostatnich czasów, tak to nazywali. Ale okazuje się, że istniała starsza polska nazwa Mieścino. Być może, ponieważ ta miejscowość uległa zniszczeniu, oczywiście w czasach wojen napoleońskich,
potem w XIX wieku się odradzała. Możliwe, że Polacy mówili dawne mieścino, czyli mieścisko. Z tego zrobiło się jakieś wujeścisko i tak to zapisał Kętrzyński w 1879 roku. I po wojnie Komisja Nazewnicza do tego nawiązała. Dlatego mamy dzisiaj ujeścisko, co jest też takim paradoksem, bo co znaczy ujeścisko? To jest miejsce po dawnym ujściu. To isko oznacza, że coś było, a tego już nie ma. A tam nigdy nie było żadnego ujścia, bo nie było żadnej rzeki. Więc na pewno to jest przez nieporozumienie z tego mieścina zrobiło się ujeścisko. No, oczywiście nikt dzisiaj nie będzie zmieniał nazwy, ale warto o tym pamiętać i od czasu do czasu o tym przypominać. No tu widać również dalsze okolice, ale o tym nie będę mówił. Proszę Państwa, 1807 rok, no widać zabudowę Siedlec. Siedlce są tu, tam tutaj, tu są krzyżowniki, tutaj są te dwie takie miejscowości, Raj i Piekło, dzisiaj Pieklisko. Nazwy pochodziły od nazw karczem. Być może nazwa Emaus też pochodzi od karczmy, chociaż taka biblijna nazwa raczej by świadczyła może jakiejś kapliczce. Trudno powiedzieć, no w Krakowie Emaus wiąże się z klasztorem. Tutaj akurat klasztoru nie było, ale trzeba pamiętać, że Dolina Siedlecka jeszcze w XIII wieku została podarowana Dominikanom. Potem z kolei, kiedy już powstał klasztor Brygidek, to one rościły sobie pretensje do własności i tak dalej, więc te elementy jakieś kościelno-religijne tutaj były. No widzimy znowu na południe równoległy Stolzenberg, tu jest ta biskupia Dolina, to jest ulica Długa, czyli Lubuska. Tu są rozmaite zejścia do Siedlec. No tu mamy z kolei u góry Suchanino. Jeszcze ciągle właściwie tylko wokół tego stawku zabudowania, ale bardzo rozległy teren miało Suchanino. Kolejna mapa z 1833. Widzą Państwo różnicę? Te białe plamy. Zniszczenia wojen napoleońskich, Siedlce się skurczyły, wszędzie jest biało, tam gdzie była zabudowa. Poza tym niewiele się zmienia. Przy Stolzenbergu pojawił się, ale nie wiem, on chyba już był wcześniej, nie, tu jeszcze tego nie było, ale nazwę już w XVIII wieku zanotowano Stara Wieś. Nazwa niewiadomego pochodzenia, ciekawa do dzisiaj tam elementy są, chociaż wszędzie dookoła jest dzisiaj zabudowa nowoczesna, potężne dzielnice, sypialnie miejskie, blokowiska. Ta stara wieś miała bardzo rozległe pola, na których jeszcze przed wojną hodowano kartofle. Także dzisiejszy Nowy Chełm jest na polach kartoflanych starej wsi Altdorfu. Pamiętam w 90. latach, kiedy byłem przewodniczącym rady, napisali Szwajcarzy, że wiedzą z map, że jakiś Altdorf tutaj w Gdańsku był. A Altdorf ma dla Szwajcarów znaczenie, dlatego że Wilhelm Tell tam właśnie działał i od tego zaczęła się niepodległość, wyzwolenie Szwajcarii. Dawno, to był chyba XIII wiek, o ile pamiętam. I oni chcieli nawiązać kontakt ze wszystkimi miejscowościami na świecie, które się nazywały, czy nazywają Altdorf, Stara Wieś.
No cóż im mogę odpowiedzieć? Odpowiedziałem, że u nas niestety dzisiaj już ta miejscowość nie istnieje i że życzę im oczywiście sukcesów w tym takim zbieraniu współpracy ze wszystkimi Altdorfami na świecie. Kolejna mapka, 1901 rok. No, rozbija się sieć ulic, dróg dzisiejszych ulic. Można te zmiany prześledzić. 1918, którym na niebiesko zaznaczono rozmaite stawy jeziorka. I ciekawy jest tutaj ten staw. Musiał przez pewien czas istnieć, może po jakiejś powodzi, może zatamowano trochę, przytamowano ten potok siewiecki. Nic więcej o tym nie wiem. 1933 rok. Proszę Państwa, znowu pokażę różnicę. W 1918 tutaj, przepraszam, tu i tu, tu są ogródki działkowe między Kartuską a Zakopiańską. Tutaj odchodzi Bema, tutaj jest ta Skarpowa i Wyczółkowskiego. Tam, gdzie dzisiaj są te wielkie budynki, tam były ogródki działkowe, reszta dawnych siedlec, a na tym mamy tu już zabudowę. Zresztą można to prześledzić i w księgach adresowych. Jest poza tym książka wydana po wojnie przez pracowników Politechniki. Kiedy ona wyszła? Gdzieś około roku 1999 o Przewojskim Gdańsku. I tam można znaleźć bliższe szczegóły o tych budynkach. Poza tym widzimy też, że zaczynają się zabudowywać tereny Suchanina właśnie przy tym wielkim i małym jarze Wyczółkowskiego. Te domy pochodzą z tamtych czasów. Tutaj dalej ulica Beethovena. Wtedy właśnie to zaczęło powstać. Tutaj mamy już powojenny plan z nowymi nazwami ulic. I tak jak powiedziałem, no, zmasakrowano stare nazewnictwo. Z mniej więcej 20 starych nazw ulic na terenie Siedlec i Enos do około 5 od biedy można uważać, że zachowało starą nazwę, czy ma nazwę nawiązującą. Wszystkie inne całkowicie z tym zerwały i bardzo szkoda, bo te nazwy niosły historię. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na jeden przykład. Ta cała dzielnica, to widać było na tym poprzednim, o, nie, jeszcze wcześniej. No wszystko, no nie będziemy już sięgać tak daleko. Nazywała się Schladal, co było zniekształceniem, znaczy gwarowym. Schleital. Schlei to jest tarnina, tal to jest dolina, czyli tarninowa dolina. Ja mówię Tarnowa Dolina, bo w dawnej Polszczyźnie Tarnina to była Tarn i na przykład jest taka piosenka z XVI wieku, zakłuło mi się Tarnem, czyli cierniem, więc Tarnowa Dolina, Szleje Tarn. Można to było nazwać Tarnową Doliną, czy na przykład Tarniny, czy coś takiego. Bo od tego poszła nazwa całej części Siedlec. Nie. Jak to spolszczyć? No, żeby było podobnie. Śladów. Szladal zrobiło się Śladów. Nie ma, ta nazwa nie funkcjonuje dzisiaj, ale to pokazuje, jak zabawne bywają te chrzty ówczesne. No, zamiast Chełmu, który dopiero Komisja Nazewnicza ustaliła, jest Wysoka Góra, co oczywiście nie jest złe, mogłaby być Wysoka Góra, ja mówię Wyniosła Góra, na pewno nie Krzesełkowa. Świętnik, no świątynia, tempel, dzisiaj mówią krzyżowniki, co niby ma pokazywać, że tam mogli być
no, tradycje wypraw krzyżowych. No, możliwe, że krzyżacy tam coś urządzali. Świętnik oczywiście jest jakimś tam odpowiednikiem, ale obowiązuje dzisiaj, obowiązują krzyżowniki. Na szczęście nie ruszono Emaus, pozostało. No i dzisiejsza, plan dzisiejszy, no to jest dzisiaj wielka dzielnica mieszkaniowa. Jeszcze jest sporo nieusuniętych wojennych śladów. Proszę zobaczyć zmianę zasadniczą. Ulica Kartuska. Ona przedtem robiła taki ostry zakręt. Potem tutaj i przedłużeniu Zakopiańskim. Nazywano to, tam była restauracja pod Krzywym Łokciem i od tego całą tą część nazywano Krzywym Łokciem. Była też starsza nazwa dla całego tego rejonu Człapka, Człapkę, co wywodzi się od polskiego człapa, człapać zresztą mówiono. Ale o tym później. Więc główna ta zmiana, najważniejsza, polega na tym, że wyprostowano Kartuską, bo tu wszystko uległo zniszczeniu. Reszta tego zakrętu jest widoczna. Tutaj akurat jest taka uliczka i ona nosi nazwę Kartuskiej. Nawet jak niektórzy się śmieją, Kartuska no, rozgałęzia się na dwie części. Jest przecznicą samej siebie. Cóż, spacer trzeba by zacząć oczywiście od tejże Kartuski. Tam daleko widzimy nowe ogrody, właściwe. Tu stała brama, tu się kończył stary Gdańsk. Brama Majorów, brama Siedlecka, brama Nowych Ogrodów. Różne były nazwy w ciągu wieków. Do tej miejsca, po tej bramie, rozebranej w 1920 dopiero 9 roku, do dzisiaj zbiegają się ulice. Powstańców Warszawy, od Suchanina, Kartuska i Pochulanka, dawna Sztolcemberska droga z Chełm. Do dzisiaj pokazują, że tu trzeba było się zjechać, żeby przejść przez bramę między bastionami. Jedyne przejście. Ale tę część, jak już wspomniałem, gdzie jesteśmy, gdzie jest to zdjęcie, nazywamy drugimi albo zewnętrznymi nowymi ogrodami. Mimo, że to było już za miastem, nie należało bezpośrednio do Śródmieścia. No, z dawnych czasów przetrwały te drewniane domy, ale pierwsza połowa XIX wieku, bo wszystko, co było przedtem, tam na tej mapie jednego widać, uległo zniszczeniu w czasie wojen napoleońskich. No dzisiaj pojawia się nowa zabudowa wszędzie. To jest jedna z głównych tras, głównych ulic Gdańska, jedna z najdłuższych ulic Gdańska, ulica Kartuska. Idziemy dalej, mijamy po drodze Bema, tam mogliśmy spojrzeć na górę, na park, na miejscu dawnego cmentarza świętej Barbary, ale oczywiście tam były jeszcze starsze nazwy. Cmentarz świętej Barbary założono dopiero jak już nie było miejsca na cmentarzu koło kościoła świętej Barbary. Nawet to był XIX wiek później. Natomiast dawniejsze miejsce, dawniejsza nazwa to była Jakubowa Rola, bo to należało kiedyś do kościoła świętego Jakuba. I to się znowu wiąże z bardzo starą tradycją, wywodzącą się nawet z siebie świętej, ale o tym trzeba mówić kiedy indziej. Tu mamy właśnie te wielkie budynki z czasów przedwojennych, a w 1933 już istniały. I jest to architektura oczywiście mieszkaniowa, co też przecznicę w stronę tej właśnie zakopiańskiej, na przykład ulica Sobińskiego,
No ona akurat powstała już w czasach, po 1933 roku, miała jakąś nazwę jakiegoś hitlerowskiego świętego, więc tu nazwa Sowińskiego jest jak najbardziej stóp. W drugą stronę idzie ulica Ciasna, która się nazywała, jak już mówiłem, szerokim przesmykiem, szerokie przejście w stronę Malczewskiego. To zaobrowa dosyć skąpa, ale ulica jest i można by właśnie ze względu na to, że jest mało budynków, przywrócić starą nazwę. Nie można ją było nazwać szeroko, bo szeroka już istnieje na głównym mieście, ale właśnie jakaś taka szeroki przesmyk, czy rozległa, czy jakoś tak można było nazwać. I proszę Państwa, co jest ciekawego w tych budynkach? Od czasu do czasu spotykamy wejście do zaplecza. To są osiedla mieszkaniowe. One powstawały w ten sposób, że przedsiębiorca budowlany, najczęściej murarz, który budował sam, wykupywał dawne tereny, tutaj były właśnie ogródki działkowe, i budował osiedla, potem sprzedawał oczywiście jako całe domy, jako mieszkania i na tym zarabiał, mimo że z założenia to nie miały być drogie mieszkania. I ten, który tu budował, nazywał się Falk, to znaczy Sokół. I dlatego nazwał swoje osiedle Sokoli Dwór, Falkhof. I tam wewnątrz, jak wejdziemy, to są budynki po bokach, ale jest pełno zieleni. Jeszcze ta atmosfera tych działek dawnych jest. Droga prowadzi pod górę, bo ta Zakopiańska, te winniki, one są na zboczu, były na zboczu, więc to wszystko jest wyżej. Więc to jest Falkhof. Druga taka wcześniej, bliżej Śródmieścia, nazywała się Krogulczym Dworem, Szperderhof. A co teraz mamy? Szperderhof zamienił się w Skrzebną Zagrodową. Zagrodowa. Nie ma Krogulca, bo to no, tak jak Jastrząb, to drapieżnik. Tak. Natomiast ten Sokoli Dwór, to dzisiaj są tarasy, no bo to są tarasy oczywiście, ale o historii zapomniano przy tym. Ach. Proszę Państwa, dochodzimy właśnie do tego rejonu, który dzisiaj nie istnieje, który uległ zniszczeniu. To jest centrum starej wsi Siedlce. I tutaj tu właśnie widać tramwaj, który zresztą był jednym z pierwszych, to była jedna z pierwszych linii, najpierw konna, potem elektryczna od 1896. Ten tramwaj, jak widać, skręca ostro na prawo, po to, żeby zaraz za dwoma domami skręcić znowu w lewo. Prześlicie ulicy w głębi widnieje kościół. Zbudowany w 1902 roku, kościół Zbawiciela. No, wezwanie takie jak na Zarośniaku, dlatego mówiono tam Salwator, a tutaj Highland, czyli używano innych nazw. Ten kościół był wypalony w czasie wojny, ale przetrwał, stosunkowo zdrowe były mury. No, ale kiedy prostowano Kartuską, ona przeszła tak stąd trochę na ukos, no przy okazji rozebrano ruiny, po co jakiś jeszcze jeden kościół ma być tutaj. To było pełno rozmaitych knajpek, po prawej stronie widać typowo ogródki przed domami, takie z płotkami nawet, widać nawet jakieś duże drzewo wyrosło, bo gospodarze sobie sadzili. Były rozmaite lokale. Na lewo od tego miejsca była szkoła, no tak wyglądał ten kościół. No tak troszkę wzorowany może na wieży więziennej, ale w sumie interesujące, barwne,
bardzo ten budynek, ten dół wieży jest obłożony kamieniarką, kamieniami. Jest neogotyk wyraźny. Tak to wyglądało po wojnie, ale już po rozebraniu większości domów, bo nie było tu wielkich walk. Proszę nie wierzyć, to były bajki rozpuszczane w czasie PRL-u. Owszem, no były walki, ale nie prowadzące do aż takich zniszczeń. Dopiero potem podpalacze sowieccy się wyżywali, a tutaj akurat domy były słabsze, paliły się bardzo łatwo. No, na górze widać hełm, przedłużenie hełmu tam. Dzisiejszy hełm właśnie mniej więcej tam jest. Już jakieś zabudowania tam były. No, pozostała cudem szkoła z 1902 roku. Na owe czasy no, niezwykle nowoczesna. Wtedy był obowiązek budowania obok sali gimnastycznej. Ta sala powstała. Jeszcze jest trzeci budyneczek stróżówki, który się zachował. To jest naprawdę dobra architektura, użyteczna do dzisiaj, bo i dzisiaj jest tutaj liceum. I ulica nazywa się Szkolna. No ale Szkolna, no to zmieniona jak dolinka, czy coś w tym rodzaju. Proszę Państwa, ale przejdziemy teraz właśnie tam na przedłużenie Zakopiańskiej. To już też jest Kartuska, bo to jest już jest na tym krzywym łokciem. I to jest właśnie na tej człapce. Dzisiaj ta nazwa jest zupełnie zapomniana. Zachowało się kilka domów zabytkowych, one są na liście zabytków. Ten środkowy tutaj ma gdańskim obyczajem, każde mieszkanie ma swoje drzwi z wewnętrznymi schodami, swoje drzwi od ulicy. Niestety dzisiaj większość tych drzwi jest zamurowane, to fotografowałem może jakieś 10 lat temu mniej więcej. W ogóle dom nie jest w najlepszym stanie, widać ślady bardzo złych remontów. Ale stoją jeszcze, pokazują atmosferę tej części tego rejonu dawnych Siedlec. Na skąd, skąd ta człapka się wywodzi? Mamy taką ulicę. Po lewej widzimy jakiś zieleniec. Tu stała karczma. Zachowała się wiadomość, że w 1652 roku, a więc za Jana Kazimierza, właścicielem czy karczmarzem był Michał Dargacz, zwany Człapką. No to jest napisane po niemiecku, ale jest napisane Szlapkę, co po niemiecku nie oznacza nic. No chyba, że powiemy Szlapkę po niemiecku, to jest taki ociężały, osłabiony, taki splaczały, jak to niektórzy mówią, na przykład balon, z którego wypuszczono powietrze z flap. Więc szlap, więc szlapkę to może być człowiek, który jest taki splaczały. Ale po polsku nie mówiono człapać, tylko szłapać, tak pisze Brückner w słowniku swoim etymologicznym. I z całą pewnością te słowa są ze sobą spokrewnione, prawdopodobnie mają wspólne pochodzenie od jakiegoś indoeuropejskiego poprzednika. Więc karczma nazywała się od nazwiska tego Dargacza, też przez nie niemieckie nazwisko, Człapko, Szlapken Kruk. I kiedy tu była do karczmy droga, nazwano ją Szlapken Weg Droga, czy Szlapken Gang, nie, Szlapken Weg Droga do Człapki. Droga przy Człapce. Ta karczma nie stała długo. W 1709 roku przeszła przez Gdańsk straszliwa epidemia. Zabrakło miejsc na cmentarzach i
Na miejscu karczmy zrobiono, założono cmentarz dla ofiar tej epidemii. I te drzewa to jest na miejscu tego cmentarza. Dzisiaj to jest zieleniec. Nie wiem, czy jest zaznaczone. Pewnie jest zaznaczone, bo miasto postawiło takie pamiątkowe kamienie, żeby było wiadomo, gdzie było cmentarze. Ciekawe, pół wieku ta karczma stała, mogła być wcześniej, ale pół wieku, a jej nazwa w postaci nazwy ulicy pojawiła się na nowo w XIX wieku i przetrwała do 1945 roku, kiedy nasi urzędnicy radośnie przemianowali ją na Starodworską. Starodworska, ładna nazwa, ale szkoda, że nie człowieka. Ta nazwa oderwana od tutejszej historii. My nie będziemy zmieniać nazwy, bo ludzi tu mieszka, ale przydałyby się opracowane specjalnie tabliczki informacyjne pod tabliczkami z nazwami ulicy. Bo one by pokazywały ciekawą historię tego miejsca, a to jest nazwa istotna, bo ona przeszła na całą okolicę. Na mapach potem cała ta część Siedlec w stronę Emaus nazywa się Szlachta. Ale idźmy teraz na drugą stronę tej grupy domów. Tam jest też ulica, za tym domem, tam, to jest właściwie taka droga wydrukowana wąska, która się nazywała Droga do Czerwonego Kogutka, Rothenchenweg. Dzisiaj brzmi dumnie Seweryna Goszczyńskiego. No, na pewno warto pamiętać o Goszczyńskim, ale ta nazwa pochodziła znowu od karczmy. Karczma nazywała się pod Czerwonym Kogutkiem i istniała już w 1791 roku, a na pewno dużo wcześniej. I okazuje się, że jeszcze przed wojną w tym domu, trochę późniejszym, bo na pewno pochodzącym z przełomu, no może z drugiej połowy XIX wieku, też była na parterze restauracja. Z tyłu, jak się zajdzie, to jest taki obszerny dziedziniec, gdzie mogło w lecie stać stoliki. Po drugiej stronie ulicy jest drzewa stoją i są takie schodki, na pewno tam też na tarasie ustawiano stoły, a tutaj zachowało się gorło tej karczmy. Czerwony kogutek się zachował. Zabytek. Zabytek na Siedlcach. Zmieniliśmy nazwę ulicy, wykreśliliśmy jakąś tam historię, ale przetrwało o dziwo na budynku. No naprzeciwko mniej więcej po drugiej stronie tej karczuskiej dawniej jest najstarszy dzisiaj dom w Siedlcach, bo pochodzi z końca XVIII wieku. Był trochę przebudowany w XIX wieku, ale ślady tego klasycystycznego stylu są jeszcze, są te takie kartusze po bokach, okna na piętrze. Nie wiem, jak dzisiaj wygląda, to też jest stare zdjęcie. Jest wpisane obiekt na listę zabytków. Miałem przyjemność znać człowieka, nie wiem, czy żyje, myśmy się spotykali lata temu, to były spotkania katolików gdańskich w Polsce i w Niemczech. Nazywał się Szturmowski, mówił po polsku, mówił, że urodził się na Siedlcach, a w tym czasie był już emerytowanym politykiem. On był posłem do parlamentu Hesji. Hesja to jest jeden z krajów związkowych Republiki Federalnej. Bardzo zresztą szanowany, zasłużony, czciwy. Opowiadał ciekawe rzeczy, jak to przed wojną było. Nie wiedziałem wtedy, dopiero teraz przeglądając książki adresowe, stwierdziłem,
że w tym domu właśnie Szturmowski, czyli ojciec jego, mieszkał. A na parterze znowu była restauracja, bo rzeczywiście tych restauracji było mnóstwo. I to nie było tak jak dzisiaj, że uważa się, że te wszystkie lokale to są jakieś rozpijalnie. Nie. Miałem okazję kiedyś w okolicach Hamburga z takimi wariatami chodzić piechotą, bo tu jest pan Kasicki, który to do dzisiaj robi, wokół Hamburga i na soboty czy niedzielę przy ładnej pogodzie. I co chwila były jakieś takie knajpki, gdzie można było zjeść jajecznicę, napić się mleka. No jak ktoś chciał, to mógł oczywiście piwo wypić, ale to były lokale zupełnie innego typu. Tak samo było i tutaj. Można twierdzić, że to było miasto rozpijaczone, chociaż oczywiście pijacy byli wszędzie. Proszę Państwa, zawodowa prawki dzisiejsza zupełnie inna. Widzimy tutaj pawilony, zresztą cenne. Często stąd nawet można tam jechać, coś załatwić. Ulice pod górę, to w stronę Suchanina, też z tymi starymi nazwami zerwały. Tak samo ta uliczka w drugą stronę, w stronę Marczewskiego, ona się nazywa dzisiaj Skrajna, a nazywała się Polna Szeminga. Okazuje się, że taki bogacz gdański Arnold van Schenige, bo on był pochodzenia niderlandzkiego, jego żona była krewną Mikołaja Kopernika, pochodziła z Torunia. Miał tutaj grunty i w 1537 roku podarował te grunty Lazaretowi, Szpitalowi Gdańskiemu, który stał tam, gdzie dzisiaj dyrekcja kolei. Prastary szpital istniał w XV wieku i bogacz taką darowiznę czynił. I do 1945 roku ta uliczka przypominała o tym. Schenigsfelderweg, czyli droga pól Schenig. Dzisiaj się nazywa Skrajna. Co nic nie znaczy, że jest na skraju, no to co? Opisuje, jakie to słowa dzisiaj wcale nie jest na skraju, bo to sam środek się we... A w ogóle nie przypiął, nie przylatał nazwana, bo ktoś wymyślał, jak to nazwać, co jakiegoś tam Szeminga, Szyminga, czy kogo, to nie wiedz pewnie będziemy nazwać tego ulicę. Tak ginie historia, szkoda. No i oczywiście zmienia się architektura, specjalnie wtedy, wiele lat temu to zdjęcie zrobiłem, ta chałupka na rogu ulicy chyba Ogińskiego, o ile pamiętam, ona nazywała się Środkową ulicą i dalej przy od strony Marczewskiego ta straszliwa szafa, jakich stawiano pełno. Oczywiście można powiedzieć, to było analogia do tego, co robiono przed wojną tam na Kartuskiej, ale przyznajmy, mimo wszystko, mimo to, że teraz jest zadbane, czyste, że starano się to kolorystycznie jakoś urozmaicić. Jest to potworna szafa w krajobrazie. Olbrzymia, nieludzka, jak kiedyś pamiętam też w tych 90. latach, kiedyś przyjechali znajomi z Ameryki, oglądali falowce i mówili, po co budujecie wylęgarnię zbrodniarzy, kryminalistów? Oczywiście tak źle nie jest, ale jest faktem, że w domu, w którym mieszka 1000 czy 2000 osób, no zawsze znajdzie się ktoś w niezgodzie z prawem. No ta ulica, ta Szeminga, pole Szeminga, no jest piękna krajobrazowo i to niezwykle rozmaicone krajobrazy. Dalej Kolnokowicka, Suchanina, bliżej te pawilony, o których mówiłem,
No i ta uliczka w poprzek Ogińskiego, dawna środkowa, z tą chałupką, która nie wiem, czy jeszcze jest. Możliwe, że już ją rozebrano, bo tam rozbiera się na potęgę. Co stoi, to nieprzyjaciel. Dlaczego mówię, że to ulica środkowa, zresztą spojrzałem na nią w jedną stronę, malownicza, niezwykle zaniedbana, ale malownicza, dziś Ogińskiego, dlatego że to był też taki czytelny udział. Malczewskiego to była górna, Ogińskiego to była środkowa, a jeszcze równoległa dalej w stronę Emaus była dolna, dzisiaj szara, szara. Może jest szara, ale tam to pokazywało przestrzenne rozplanowanie dzielnicy. No tu jeszcze stare próbki widać, drugą stronę, nie, to jest tamto, to jest właśnie ta szara, widać kościół świętego Franciszka na Emaus. No ale szkoda, bo była dolna. Oczywiście no, dolna jest na dolnym mieście, bo trzeba jakoś znaczy dolna Siedlecka na przykład tam. Wychodzimy na górę do Malczewskiego, no to jest niezwykła ulica. Też jest na uboczu, taka nie zawsze zadbana, ale można tam zobaczyć, przynajmniej tu szedłem 3 lata temu chyba, takie domki obłożone drewnem, zabytkowe, niestety z reguły żółte tablice, rozbiórka, do rozbiórki. Bruk stary, to też ma swój urok, chociaż oczywiście chodzi się, że są też nowe budynki, nie będę ich omawiał, jest ich sporo. No ważne, że są, ten akurat dobrze siedzi w krajobrazie. Jeżeli wrócimy na Czeskiego stronę, Śródmieścia, no to mamy poczne uliczki, które też miały stare nazwy, przepiękne. Na przykład ta się nazywała Drogą Tarnowej Doliny. Dzisiaj jest Wesoła. No Wesoła to jest miła nazwa, ale Tarnowa Dolina całkiem znikła. A tu ulica, która się nazywała Droga na Szkoty. Ona prowadziła aż na stare Szkoty przedłużenie. Dzisiaj jest jasno. No jest jasno. Tutaj zabudowa jest bardzo dużo takich wil. No to jest willa z początku, no sprzed pierwszej wojny. Gdzieś tam znalazłem, nie, to nawet chyba później, 1925 rok, kto był właścicielem. Pisałem w swoim czasie o tym. To wyraźne nawiązanie do stylu willi we Wrzeszczu na przykład, no był oczywiście bogacz, milioner, który sobie taką willę zbudował. Proszę Państwa, na końcu Siedlec jest Emaus, to jest taki sztyw z dawnych czasów, kiedy jeszcze nie było zabudowy na tych zboczach. Patrzymy w stronę miasta, to widać wyraźnie Siedlce leżą w dolinie, między tymi wzgórzami po prawej Chełm, czyli Wyniosła Góra, po lewej Suchańska Góra, nazwa bardzo stara, pochodząca od imienia Sucha, z Cyganami nie mają wspólnego, ale po niemiecku to było zniekształcone Zigankenberg, czyli stąd pojawiła się nazwa Cygańska Góra, później znacznie po polsku. Ten kościół tym się różni od dzisiejszego, że na świętego Franciszka Emaus, że na dachu miał jeszcze na wieży sygnaturę wysoką. Słyszałem, że istnieją zamierzenia, żeby ją odbudować, bo ona bardzo dużo dawała takiej lotności tej wieży. I widać przedwojenne wnętrze, no kościół uległ częściowo no, sporemu zniszczeniu, ale nie był tak spalony jak tamten Zbawiciel, a ten kościół był katolicki i gruzy w nim oczywiście leżały, ale dzisiaj wygląda tak, może nawet lepiej, bo zegar przychodzi,
odnowiony jest, no i tylko brakuje tego, tej szpicastej wieżyczki. Jest też wnętrze czyste, eleganckie. Obok zachowała się plebania, a dalej widok prostej na tą szafę, którą przedtem pokazywałem. Domy przy Kartuskiej, właśnie w stronę Emaus, właśnie już należą do Emaus, zabytkowe. Dalej mamy młyn i karczmę Emaus. No ten młyn tutaj nigdy nie był wodą napędzany. Karczma istniała już, jak powiedziałem, być może od niej to Emaus się zaczęło. No dzisiaj nazywa się tą karczmę domem młynarza. Jak wiadomo, nie tak dawno właściciel nowy rozebrał to, ale już odbudował. Także dawny kształt jest zachowany. To jest taka wysepka XVIII-wieczna, która jest bardzo cenna. Jeszcze dalej są te krzyżowniki, o których mówiłem. Krzyżowniki to też bardzo stara miejscowość, już mówiłem, że Siedlecki młyn tam był w XV wieku. Ale istotne jest co innego. No, potem był już w XIX wieku, 1887, zakład wychowawczy, no, po wojnie przez pewien czas też, potem szkoły, potem różne firmy. Dzisiaj znowu jest jakaś prywatna szkoła. Tam były też stawy, zbiorniki wody, tej, która szła właśnie do Gdańska jako woda pitna rurami. Są mapy tego wszystkiego. No dzisiaj na miejscu tych zbiorników i pięknego niegdyś parku są zabudowania powojenne, nieciekawe, ale tu widzimy, no między innymi to. Trzeba pamiętać, w 1623 odwiedził tutaj na zaproszenie Brandesów czy Schwarzwaldów, którzy byli właścicielami, zresztą byli ze sobą spokrewnieni, odwiedził król Zygmunt III krzyżowniki i dom troszeczkę późniejszy, ale z XVII wieku się zachował. To jest ten dom. Natomiast ten zbudowano dopiero przed pierwszą wojną dla zakładu tego wychowawczego. Także on jest zabytkiem też, ale późniejszym. A najcenniejszym obiektem tutaj jest ten dom Poręby. Proszę Państwa, przenosimy się na Chełm. O początkach Chełmu już mówiłem, jako o Nowej Górce. Kiedy Fryderyk Wielki zajął okolice Gdańska w pierwszym rozbiorze, część zajął bezprawnie, bo uznał to za własności klasztorów, które na przykład Katolickiego, tutaj Brygidek i tak dalej, tymczasem one wcale nie były. No ale trudno, między innymi usadowił się w Chełmie. Na Chełmie oczywiście, ja nie mówiłem, byli reformaci osadzeni tam za czasów jeszcze Władysława IV, potem za czasów Sobieskiego, bo te wszystkie miejscowości w czasach wojen ulegały częściowemu przynajmniej zniszczeniu. I na miejscu klasztoru reformatów mamy dzisiaj kościół, ale Fryderyk Wielki stworzył tutaj centrum tego miasta bezpośredniego, połączonego z czterech dzielnic. I to jest plan, tak jak to wyglądało. Z tym, że to jest ta ulica Długa, czyli dzisiejsza Lubuska, to jest ta dolina Biskupia, czyli dzisiejsza Stoczniowców. No tu mamy poszczególne nazwy. Te ulice na ogół są do dziś zachowane. Tam na dole jest cmentarz ten żydowski. Jeszcze dalej cmentarz Salwator, tam już jest Radunia, tu jest biskup Jagódka po tej stronie. I wszystkie te elementy takie mam tu wymienione. Na przykład klasztor, kościół tutaj. A już na takim trójkątnym placyku obok, gdzie się zbiegają te ulice. Szpital, poczta, browar.
akcyza piekarna, strata w rzeźniku, straż pożarna, bramy nawet, brama palowa, domy na bramach, to wszystko miało swoje nazwy. Ta dzielnica, mimo wielkich przywilejów, nie rozwijała się szybko, a w 1793 w drugim rozbiorze Gdańsk wpadł w łapy Prusaków, także ten hełm stracił właśnie rację bytu, bo tam nawet powiedzmy pocztę przemyła, centralna rozdzielnia poczty była w hełmie, żeby pognębić Gdańsk, żeby przez Gdańsk poczta doszła. A oczywiście po drugim rozbiorze już wszystko wróciło do Gdańska. A potem przyszły czasy napoleońskie, hełm uległ zniszczeniu i już się nie podźwignął. Dopiero przed wojną zaczęto rozbudowywać. Oto jest ulica Długa na hełmie, która miała konkurować z Gdańską Długą. No, sądzę, że można się uśmiechnąć. Ale wtedy ten bruk może pochodzić z tamtych czasów. Przy nim są małe domki w różnym stanie. Jest to dzisiaj okolica prawie wiejska. No to jest właśnie ten kościół rozbudowany, przebudowany po wojnie. No, nawet troszkę trudno przyjąć, że to kościół, ale jest tam dalej jest kaplica. Działa, można powiedzieć, że to jest jakaś, no, jakiś następca, następczyni tego kościoła, reformatów, z którego wychodziły pielgrzymki aż do Wejherowa, aż między innymi przez Matemblewo, na Tarni Matemblewo. I wtedy zaczęło się Matemblewo. W czasach przedwojennych, właśnie w 30 latach, zaczęto tu też budować i nawet chciano tutaj zrobić taki zarząd dzielnicy, to miał być ratusz tego hełma przedwojennego. No, dzisiaj odremontowano to częściowo. To jest cenna zabudowa, bo przetrwała. Pokazuje też, jak budowano przed całą wojną. No, dzisiejszy hełm to jest moloch potężny, która pokazuje tylko kościół Urszuli świętej Leduchowskiej. Część, nie chcę tych blokowców pokazywać, to można osobno powiedzieć, to nie znaczy, że one nie są ciekawe, to na pewno jest w sumie też ważne i interesujące, ale ja tu mówię raczej o historii dawnej dzielnic. Dzisiejszy hełm na polach, jak powiedziałem, kartoflanych starej wsi. To jest ogromna dzielnica. Możemy tam pojechać bombardierem, tramwajem, który pokonuje wzniesienia, ale zamiast tam jechać, radzę stąd pójść w stronę Siedlec, żeby zobaczyć widoki. To jest widok na dzielnicę, na Siedlce, tam daleko. Tu widać tą szkołę, o której mówiłem. Widać też, że ciągle coś się buduje. Można tu zobaczyć takie uliczki, poczuć się gdzieś na zupełnie nie jak w wielkim mieście. Przy dobrej pogodzie naprawdę bardzo. To jest ulica, nazywa się na zboczu. Tak się mniej więcej nazywała. Hank Weg, czyli droga na zboczu. Tutaj są wille, ja też ich nie pokazuję, bardzo dużo nowych domów też. Mieszka się tu na pewno dobrze, no niedaleko jest ten prawo, o którym mówiłem. Można takimi dróżkami zejść na dół na przykład. Ale mamy trzecią dzielnicę, Suchanino. Mówiłem już, że Wielki Jar nazwa ziemi skarpową i to jest właśnie zabudowa skarpowej, jeszcze przedwojenna. Ulica prowadzi pod górę,
ale usprawiedliwienie tej starej nazwy Wielki Jar znajdujemy patrząc z góry. To jest rzeczywiście jar prowadzący w dół do ulicy Zakopiańskiej i dalej w ogóle na Siedlce. Stąd wszędzie są piękne widoki. Obok na przykład jest ulica, która się nazywała już ten teren nazywał się Polem Mniszek już w XVII wieku, bo należał do Brigitek. Dzisiaj jest tam ulica, która przed wojną nazywała się Nonne Maker, czyli Rola Mniszek, Grund Mniszek, a dzisiaj nazywa się Wieniawskiego. No, uwielbiam Wieniawskiego, to naprawdę cudowny kompozytor, ale nie można tam dodać, że dawniej Rola Mniszek i dodać na te warto chyba. Centrum Suchanina i dalej jest tam ten stawek, dookoła którego ta wioska mała się, budynki jej się gromadziły, właśnie można powiedzieć, to był folwark, natomiast pola były niesłychanie rozległe. I do dzisiaj to jest, ta uliczka nazywa się Cygańska Dura. Dobrze, no. Jest to z kolei od przekręcenia nazwy, ale jest to sam środek Suchanina, gdzie znowu jest mnóstwo nowej zabudowy, jest nowy kościół Maksymiliana Kolbego. Warto obejrzeć to wszystko. I na ulicy Beethovena, którą tu widzimy, tam dalej jest mnóstwo budynków przedwojennych jeszcze, ale takich właśnie niewielkich. Tu się mieszkało i mieszka dobrze. Tu jeszcze jedna rzecz. To jest cały teren Suchanina na mapie z 1711 roku. Bo jak powiedziałem, nawet aleja dzisiejsza Zwycięstwa powstała w 1768-70 roku na terenach Suchanina. No to chodziły te tereny do Wrzeszcza. Tu się zaczyna Wrzeszcz. Więc wtedy biegnie dziś aleja. Dawniej były to drogi koło tych aniołów. Jedna tam dalej na Błyniska, a druga trochę zakręcała. Ale dlaczego to mówię? Bo jest tam też, ja to napisałem na tamtym, jak pierwszy raz pokazywałem mapę z tego czasu, jest taki prostokącik i napis Gericht. To jest Szubienica. Całą tę górę nazywano Szubieniczną Górą. To jest wzgórze nad Politechniką. To też należało do Suchanina. I kiedy Chodowiecki przyjechał, odwiedził rodzinne miasto tuż po pierwszym rozbiorze w 1773 roku, widział tą dopiero co założoną aleję. No wspaniale to wygląda. To był naprawdę wyczyn na miarę światową. Dwie aleje długości 2 kilometrów posadzone z lip. Po każdą zadbano. No na to zostawił pieniądze na łożu śmierci wspaniały burmistrz Daniel Granat. No w dali widać wieża miasta, ale chciałem pokazać Chodowiecki. Narysował tutaj tą Szubienicę. Ona była wprawdzie dużo wyżej, no ale on ją narysował, bo musiano o niej mówić. Pamiętał to zresztą z dziecinnych lat. I no, zrobiło to takie wrażenie, że narysował po prawej stronie. Za Politechniką na wzgórzu była ta Szubienica i co roku pochody rzemieślników szły do niej naprawiać. To były właśnie 4 szubienice na wspólnej postawie. I pokazuje tu znowu rok 1807, żeby naprawić pewien błąd. Także swój. Mianowicie na tej mapie widać już aleję. Widać drogę do Świętego Michała, czyli Traugutta. Widać ten Gericht, czyli Szubienicę. Jest miejsce oznaczone Jeruzalem.
zawsze pisałem, mówiłem zajmienie. Oczywiście nie wymyśliłem tego, że to była karczma, w której dawano prowadzącym na powieszenie, skazańcom ostatni raz coś do picia czy do jedzenia. Są legendy z tym związane. Tymczasem tu jest napisane Arme Sündenhaus, czyli dom po utrynku. I to była ta karczma. A Jeruzalem, czyli Jerozolima, pochodząca jeszcze z czasów krzyżackich, to był rodzaj kaplicy. To było miejsce, gdzie być może są takie przypuszczenia, rycerze krzyżaccy, zakonnicy zbrojni urządzali takie jakieś inscenizacje, jak dzisiaj rekonstrukcje historyczne zdobywania Jerozolimy z rąk tureckich. I to był zawsze rodzaj takich misteriów jakichś połączonych z modlitwami, z nabożeństwami. Więc w każdym razie, co można powiedzieć, to, że w 1807 roku, kiedy właściwie wyłączono już to miejsce straceń z użytku, bo w 1804 już, chociaż raz jeszcze później odbyła się egzekucja, to jeszcze pamięć istniała i rozdzielona jest Jerozolima od tego domu pokutników. Ale dla usprawiedliwienia, bo ja zawsze uważałem, że to jest to samo, na mapie z końca XVII wieku jest tylko Jerozolim i ono jest w miejscu tym, a nie tym. I pytanie, gdzie tkwi błąd, czy to był błąd, czy to się potem rozdzieliło, czy karczma była obok tego Jerozolimy. No, można, myślę, za prawdopodobne uznać, że Jerozolima to była rzeczywiście rodzaj kapliczki, ona na tamtej mapie, o której mówię, nie pokazuje, tutaj jest nawet pokazana, a że karczma mogła stać najpierw obok niej, a potem to rozdzielono, a tu twórca tej mapy może zamienił miejscami te rzeczy. Trudno powiedzieć. Jest to sprawa jeszcze do zbadania. Przepraszam, jak ciągle trącam niepotrzebny to. Ta Aleja Zwycięstwa, Aleja Wielka, Aleja Lipowa, bo tak się nazywała, to są dwie aleje, najdłuższe w świecie. Dwie podwójne aleje, najdłuższa w świecie Lipowa. Tak wyglądała jeszcze, no, przed wojną też to wie, to jest prawda, sprzed pierwszej wojny, ale jeszcze przed wojną też tak wyglądała. Zdrowe drzewa, wszystkie na miejscu. Wojna dała jej, że tak powiem, w kość, czy można drzewą dać w kość, nie wiem, w rdzeń. Natomiast po wojnie, no, przez ten czas dosadzano, potem przestano, a dzisiaj według moich obliczeń mamy jakąś jedną trzecią drzewa. Ona ginie w naszych oczach, wycina się, no być może słusznie, jakieś całkiem uschnięte, być może się mylą też ci, co wycinają, ale nie o to chodzi, chodzi o to, że się nie dosada. Oczywiście tak wyglądać ona raczej nie będzie przy tym ruchu samochodowym, ale za lat 50 chciałbym dożyć, ale pewno to będzie trudne. Kiedy będą już tylko samochody elektryczne, można będzie znowu przywrócić jej dawne piękno, bo to jest niezwykły zabytek. Ona jest dłuższa niż Unter den Lindenberg, nie dłuższa niż pola elizejskie. Tu jeszcze chcę zwrócić jedną uwagę, bo my już tu jesteśmy na początku września. Ten dom istnieje. Nie ma tego pełni. Dzisiaj jest tu ścięty, dlatego że wojna go utrąciła. Ale to zdjęcie pokazuje, że można by go odtworzyć. Proszę Państwa, w środku jest oczywiście kamień Kralapa. To jest stare zdjęcie, dzisiaj on jest lepiej to wszystko ukształtowane, oczyszczone. Pamiątka po burmistrzu, założycielu alei.
na terenach słuchali na nowy. Politechnikę, arcydzieło architektury. Dopiero odtworzenie wieżyczki pokazała, jaki to piękny budynek. 1904 rok. No mamy Akademię Medyczną, ale ten budynek, który tu pokazuję, powstał przed wojną 1934 roku jako klasztor palotynów. I po wojnie palotyni upominali się o to, nie dostali. Udało im się potem usadowić za tym na ulicy Skłodowskiej, który natomiast dostali Kościół Świętej Elżbiety na Starym Mieście w Gdańsku. No, można tu iść tą aleją, oglądać te dawne lokale, parki, dawne cmentarze, ale ja myślę, że na tym skończymy. Jeszcze pokażę tylko uliczkę wychodzącą z Suchanina. Znowu krąży po internecie bajka, zupełnie bezsensowna, że specjalnie wybudowano tak te domy szeregowe, żeby utworzyły litery SS. Tymczasem, kiedy te domy powstały, z tego SS w Gdańsku nikt nie słyszał. To ten 1928 rok. Więc to jest bajka, której nie warto powtarzać. To jest wymyślona jedna z tych dla mnie brudnych opowieści. Zupełnie niepotrzebnych, niezwykle ciekawe domy. Tak samo, kiedy tu wejdziemy, no to jest jeden z tych małych światów, z których składa się Wielki Gdańsk. O Florencji tak mówiono, to jest świat złożony z małych światów. Można tak samo powiedzieć o Wielkim Gdańsku. Jeszcze jedna mit o tym, że to były najdłuższe budynki, jakie wybudowano w Gdańsku przed wojną, o 250 metrów. Proszę się przejść na ulicę Kochanowskiego we Wrzeszczu, w Norku do Halera i zobaczyć, tam te mają 400 metrów długości. Więc te nie były najdłuższe, ale były bardzo długie, no ćwierć kilometra to nie żarty. Na tym tę opowieść chciałem skończyć. Dziękuję bardzo.